tutaj nasze mieszkanko. Tutaj na dole jest tak troszeczkę może bardziej nowocześnie, bym powiedział. Bardziej odremontowane. Łazieneczka też taka ładna, wszystko w porządku. Tu jest tak troszeczkę nowocześniej. U góry jest troszeczkę bardziej po włosku, ale też jest spoko. O, tu jest też wejście, bo w tym domku jest wejście na górę. I tutaj miejsce do zaparkowania samochodu. No i tutaj już garda. Kiedy myślisz o przerwie podczas długiej podróży, co przychodzi ci na myśl? Stacja benzynowa, parking, a czemu nie jezioro Garda we Włoszech? Jeśli myślisz, że jest to zbyt piękne, żeby było możliwe, to oglądaj ten odcinek do samego końca. Cześć, witam Was serdecznie na kanale M. Majerski. Słuchajcie, właśnie jestem w podróży na super wycieczkę pięknym, dużym statkiem Grandioza, który ruszamy z portu w Genui i jedziemy z Polski samochodem do Włoch, właśnie do tego portu, do Genui, ale po drodze zatrzymaliśmy się w naprawdę niesamowitym miejscu nad samym jeziorem Garda. Właśnie jesteśmy w jakimś ośrodku tutaj takim. Jest to mega miejsce, żeby spędzić tutaj nawet całe wakacje, nie tylko zatrzymać się podczas przerwy w trasie, tylko w ogóle przyjechać tutaj normalnie na wakacje, bo to miejsce naprawdę wygląda przepięknie i za chwileczkę podejdę tam do samego jeziora, do plaży, zobaczyć co tutaj jest, ale nawet samo tutaj to miejsce, gdzie jest ten jakby taki kemping się to nazywało, czy jakoś tak, bo tutaj nawet jest pole namiotowe, że na przykład można przyjechać sobie tutaj z własnymi namiotami. Tutaj są te domki, w których my mieszkamy. Naprawdę bardzo fajne, całe duże domy do wynajęcia. Mega miejsce przy samiutkim jeziorze, dosłownie 100 metrów do jeziora, ale to tylko przez plac, przez miejsce tego kempingu. Więc no coś szczadowego, lecimy dalej. Pamiętajcie tylko, że jeśli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to zostawcie subskrypcję i lajka pod tym wideo. Właśnie przechodzę obok restauracji, w której wczoraj tutaj byliśmy. Kurde, co za też mega miejsce. Tutaj pod takimi drzewami oliwnymi, gdzie są już pierwsze oliwki. O! Niesamowite miejsce, mega oświetlone. Byliśmy tutaj wczoraj na kolacji, na pizzy oczywiście, spróbować włoską pizzę. No mega miejsce. Tutaj dzieci wieczorem oglądały sobie bajeczki, także nawet jest dla dzieci tutaj coś zorganizowane. I tu jest właśnie ta restauracja, gdzie dzisiaj zamierzamy rano przyjść na kawkę. I tutaj właśnie kończy się tak jakby ośrodek i mamy piękny widok, wschodzące słońce. No niesamowicie, niesamowicie to wszystko wygląda. Piękny poranek, cieplutko, bardzo ładna pogoda. O, niesamowite widoki. Słuchajcie, no kurczę, co za miejsce. Wczoraj, jak to pięknie było widać w nocy, jak tam wszystkie na tych wzgórzach, gdzieś tam ulice, domy podświetlone, restauracje, samochody. Kurde, jak to wszystko pięknie wyglądało. Nie wiem, jeszcze tutaj jakaś też okazje wczoraj były, fajerwerki strzelały tutaj na tej górze przed nami. Ja pierniczę. Szadersko. Idźmy dalej, zobaczmy, jak to tutaj wygląda wejście do jeziora. Też nie wiem, gdzie... My jesteśmy blisko Milanu, także jesteśmy od tej strony mniej więcej. Nie wiem, jak, nie znam tego jeziora za bardzo, nie wiem, z której strony tutaj jest najlepiej podejść, podjechać gdzieś, czy spędzić te wakacje. My po prostu jesteśmy przejazdem, więc zatrzymaliśmy się jak najbliżej autostrady, żeby jak najmniej czasu stracić na dojazd do tego jeziora. I jesteśmy tutaj, ale bardzo Was proszę, jeśli ktoś był nad jeziorem Garda, to żeby wrzucił w komentarzu, która część tego jeziora na północy, gdzieś na zachodzie, na wschodzie czy na południu, gdzie jest najlepiej, które jest takie najlepsze miejsce, gdzie polecacie, żeby spędzić sobie na przykład tutaj wakacje. Dajcie znać w komentarzach, koniecznie. Ja właśnie jestem nad jeziorkiem. Czyściusieńka woda. Słuchajcie, no lustro, woda lustro. Naprawdę. Ciekawe, czy ciepło.
cieplutka woda. Mega cieplutka. Kurczę. Ale piękne miejsce. Klapeczek nie zalało. Kurczę. Ale mega. Słuchajcie, z Polski, z województwa opolskiego, tutaj na miejsce, przynajmniej na tą część, w której my teraz obecnie się znajdujemy, jest około 1100 km. Trasa bardzo dobra. Bardzo, bardzo wygodnie się wszystko tutaj jechało, autostrady przez cały czas. Do tego miejsca z autostrady to jest jakieś 30 km zjazd, tylko około 12 godzin jechaliśmy, ale kurde, piękne widoki za mną, ale wschodzące słońce dzisiaj jest naprawdę, wygląda to tutaj czadersko. To nie jest zachód, tylko wschód słońca, ale wygląda no mistrzostwo świata. Także trasa bardzo szybko nam zleciała, myślę, że jest to naprawdę świetne miejsce do tego, żeby zatrzymać się tutaj minimum na kilka dni. Jeśli planujecie jakąś podróż gdzieś tutaj do Włoch, żeby coś tutaj zobaczyć, to nad jezioro Garda warto przyjechać, zobaczyć wschód słońca nad pięknymi górami i w ogóle, żeby zobaczyć te okolice Włoch i tutaj to jeziorko. Mega miejsce. Fajny tutaj deptaczek. Mam nadzieję, że w ogóle ciągnie się dookoła całego jeziora. Można sobie tutaj pospacerować. Także też fajna sprawa. No i ciekawe, jak tam gdzieś indziej jest. Czy jakieś są inne plaże, czy piaszczyste, czy wszędzie tylko takie kamieniste jak tutaj. Ale ogólnie jest, kurde, czadowo. My znajdujemy się właśnie w takim ośrodku, gdzie są różne baseny i różne takie korty jakieś do tenisa i tak dalej, także mega można tutaj spędzić czas aktywnie, dodatkowo. Słońce coraz wyżej, robi się coraz jaśniej. Mamy już godzinę 7:40 rano, a widok po prostu zapiera dech w piersiach. Mega. Dobre jest to, że przyjeżdżając tutaj swoim samochodem, mamy dużo miejsca na ośrodku do zaparkowania, czy to w jakichś takich parkingach jakby wyznaczonych przed budynkami, czy czasami można podjechać, tak jak u nas akurat jest możliwość podjechania pod sam budynek, także fajnie, że jest gdzie zaparkować i jest tak w sumie no bezpiecznie, daleko od drogi, czyli nie stoi się gdzieś na chodniku, tylko na ośrodku, także fajna sprawa. Tutaj kawałeczek na to pole namiotowe też mega, można sobie podjechać swoją jakąś przyczepą, postawić, rozłożyć się. Także jest miejsce i spędzamy sobie czas w takim pięknym gaju oliwnym. Ośrodek ogólnie jest zamknięty, tam jest brama wjazdowa, mamy klucze. Każdy, kto tutaj jakby przyjeżdża, dostaje swoje klucze, więc jest taki ośrodek zamknięty. Fajnie, że akurat wybraliśmy to miejsce do zatrzymania się podczas naszej podróży o jeszcze kolejne 300 km dalej, czyli będziemy mieć łącznie prawie 1400 km do przejechania i że akurat udało nam się znaleźć tutaj jakieś takie fajne miejsce, że mieliśmy przyjemność zobaczyć podczas w sumie totalnie innej wycieczki takie fajne miejsce jak właśnie to. Fajne jest też to, że jest to takie wzgórze i praktycznie każdy dom, który tutaj jest, ma widok nad jezioro, bo kurde, one są na dole, a tutaj właśnie, wiecie, no poukładane jest tak jak na przykład na stadionie do piłki nożnej, powiedzmy, że tak idzie pod górkę i nikt nikomu nic nie zasłania i wszyscy mają piękne widoki, także to jest mega, że to akurat tak właśnie jest, bo praktycznie każde miejsce jest dobre. Nie ma tak, że w pierwszej linii jest najładniej, a w drugiej już nie za bardzo. Tylko wszędzie jest ładnie. Każdy ma widok na morze, znaczy na morze, nad jezioro. Nie wiem tylko, gdzie znajdują się te baseny, korty i tak dalej, które się tu znajdują, bo ośrodek jest dość duży. A, tam jest basen. No dobra, tu jest basen. Tam o. Czyli to jest właśnie jedno z tych miejsc, które są fajną, dodatkową atrakcją. No i tak mniej więcej wygląda ten ośrodek. Możecie sobie zobaczyć i jak komuś się spodoba, to sobie przyjechać. Mega miejsce, moim zdaniem, naprawdę. My niestety za chwilę musimy opuścić to miejsce i ruszamy dalej w trasę na statek, na Grandiozę. To jest dopiero mega atrakcja, mega wakacje. Podczas naszych wakacji na statku zobaczymy Francję, zobaczymy Włochy, zobaczymy Tunezję, zobaczymy Francja, Włochy, Barcelona, Hiszpania i Tunezja. Także będzie co robić przez najbliższy tydzień. Tutaj jeszcze raz to samo miejsce, tylko z innej strony. Zobaczmy jeszcze z bliska, jak to wygląda. Aha, całkiem bardzo przyjemnie.
Świetnie, ale piękny widok. Kurde, to słońce wschodzące jest po prostu niesamowite. My za chwilę udajemy się na poranną kawkę tutaj do tej restauracji, gdzie wam przed chwileczką pokazywałem. A wy dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie jest wasze ulubione miejsce we Włoszech. Gdzie byliście w ogóle, co polecacie, lub przejazdem, czy na wakacjach w ogóle. A tymczasem ja sobie siedzę na tym balkoniku naszym i zobaczcie, tutaj widoczki. O, takie. Takie coś. Kursiki. Kucyk. Je ci z ręki nawet? Ale fajowy, co? Przystrzyżony elegancko. Ale go muchy obsiadają, ja pierdzielę. Proszę, proszę. Ogromny.